bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Miło mnie widzieć Państwa tutaj u nas. Szanowni koledzy z Korzaty, przepraszam, koledzy z Rady Powiatowej. Szanowni Państwo, otrzymaliśmy i potrzebujemy tutaj Państwa pomocy i wsparcia. Przepraszam, że w tym miejscu, a nie na końcu sesji, ale to jesteście Państwo, a to dotyczy nas tutaj wspólnie. Otrzymaliśmy tutaj Pan Dyrektor Marek Ryszko i Pan Burmistrz otrzymał pismo od Pana Starosty, datowane 16 grudnia tego roku. A chodzi o przebudowę, drobną przebudowę po miejscu, okna, wstawienie drzwi, które mają służyć na zaplecze, tak. Państwo znacie sprawę, ale mnie, przyznam się, że, proszę Państwa, mnie dziwi sytuacja, gdzie pani dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej negatywnie opiniuje, gdzie ja wiem, że wcześniej na rozmowach na Radzie Społecznej, bo jestem członkiem Rady Społecznej przy Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sulejówku, były rozmowy i jakichś większych uwag nie miała. Są to drzwi na zaplecze do naszej apteki. Została koncepcja opracowana i raptownie okazuje się, że jest opinia negatywna. Tutaj mamy kolegę Łukasza, panią Jolę, mamy naszych czterech radnych powiatowych. Bardzo bym prosił, żebyście Państwo włączyli się i tutaj pomogli, ponieważ jest to najmniejsza kolizja, znaczy najmniejsza przebudowa z możliwych, bo to jest tylko wycięcie metra ściany i wstawienie drzwi. 4 metry chodnika. My mamy w tej przychodni 63% udziałów, bo tutaj jest w powierzchni 27% powierzchni przychodni jest powiatu. Myśmy zabiegali, żeby ta poradnia psychologiczno-pedagogiczna tutaj w Sulejówku została, żeby panie świadczyły usługi dla naszych mieszkańców, dla naszego dobra. I tutaj dziwi mnie, że jest sprzeciw. Może nie samej pani dyrektor, ale grona ciała pedagogicznego, które podejmowało tę decyzję, że jest przeciwna. W żaden sposób to nie koliduje, nie utrudnia. Nasze ciągi komunikacyjne nie przecinają się. Proszę Państwa, nie wiem. To jest przetarg, żeśmy ogłosili tutaj za zgodą Rady i tutaj jest ogłoszony. Jest wyłoniona apteka, która chce prowadzić tutaj w naszym miejscu. Prace zostały zrobione i nie było jakichś sprzeciwów. Raptownie jest sprzeciw w powiecie nie po nie. Ja tego nie rozumiem. Prosiłbym i tutaj, żeby koleżanki i koledzy w takim trybie, jak tutaj nasza koleżanka, uśmiecham się, ale to pozytywnie pani Jolu, żeby faktycznie nie w ciągu miesiąca, ale w ciągu tygodnia wpłynąć w jakiś sposób i porozmawiać z panem starostą i z osobami tam kompetentnymi, żeby tej koncepcji, tego projektu nie uwalać. Ta apteka też temu ma służyć, ponieważ w tym rejonie nie ma. Kiedyś było, że będzie apteka w tej przychodni, bo takie rozmowy przy projektowaniu i budowie były. Proszę Państwa, więc bardzo proszę o pomoc w tej sprawie. Jednocześnie poproszę, jeśli będzie to możliwe, żebyście Państwo spowodowali, żeby było uzasadnienie do negatywnej opinii akurat tutaj od pani dyrektor i od pana starosty w tej sprawie. Dlaczego zostało to negatywnie zaopiniowane? Co było pod powodem, że jedna osoba w ciągu 5 czy 10 minut wejdzie w ciągu dnia na zaplecze apteki? Przecież to nie jest wejście główne do apteki, tylko techniczne. W żaden sposób to nie koliduje. Bardzo proszę o pomoc i wsparcie. Dziękuję. I zajmujemy się tą sprawą i jak najbardziej dążymy do tego, żeby została załatwiona, ale niestety, tak jak tutaj sam pan zauważył, może państwo nie mają wiedzy na ten temat, ale jest dosyć szeroka opinia ze strony poradni, która jest bardzo negatywna i my jesteśmy troszeczkę związani tą opinią i teraz musimy po prostu jakby przeskoczyć, przejść nad tym tematem do porządku dziennego i tak powiem szczerze, może ta rozmowa nasza jakby już troszeczkę jest spóźniona, ponieważ my z panem dyrektorem prowadzimy cały czas rozmowy na ten temat. Nawet wczoraj tutaj koleżanka była na spotkaniu i pan starosta przyjechał w poniedziałek, także
w tej chwili, co dzisiaj rano był zarząd i co padło na zarządzie, otóż jakby ze strony pana wicestarosty, który sam się zajmuje tą sprawą, pan Pochocki, no oczekuje po prostu pewnych tam zmian w projekcie. Był przedłożony projekt, opinia negatywna i dosyć negatywne nastawienie ze strony poradni. No mnie to też troszeczkę... jestem zaskoczony tym, no, ale no, trzeba wysłuchać kierowników swoich jednostek, tak? Taka była sprawa była tak postawiona, teraz próbujemy negocjować i dalej to pchać do przodu. No nie może być tak, że myśmy zabiegali, żeby ta przychodnia pedagogiczna tutaj, poradnia, u nas została. Daliśmy swego czasu porozumienie, teren, co wiadomo, że starostwo wywiązało się finansowo, bo to jest nasza wspólna. Przy 26 czy 7% udziału, pani dyrektor, stworzyliśmy tutaj dla naszych mieszkańców, ale i dla pani dyrektor, powiem brutalnie, miejsce pracy. Bo jest panią dyrektor w Sulejówku. A niech się zwolni do miejsca. Jeżeli nie pasuje, przepraszam, nie pasuje, ja pamiętam miejsce na ulicy Kombatantów i warunki, jakie to były. Ja rozumiem, panie Jarosz, ale to nie są do nas. Ja wiem, ale jest, są media, może dotrze do pani dyrektor również. Jest w Sulejówku. Poradnia służy naszym mieszkańcom i tutaj ja też oczekuję od pani dyrektor, że będzie bardziej elastyczna, pochyli się, bo tutaj w tym rejonie mieszkają nasi starsi mieszkańcy, do apteki będą mieli bliżej. Bo nie może być tak, że jedna pani, czy przepraszam, po tego co wiem, to pani dyrektor chyba nawet była przychylna, ale ciało pedagogiczne, pozostali byli negatywnie do nas nastawieni. Przepraszam, to są nasze miejsca pracy, to są miejsca pracy w Sulejówku. I proszę, żeby nad tym się pochylono, jednak podeszli do tego, że jest to najmniej kosztochłonne rozwiązanie. Przepraszam, my płacimy za to. Ktoś za to płaci. Łatwiej jest wyciąć metr ściany i wstawić drzwi, niż rujnować 4 metry ściany z drugiej strony, proszę państwa. Ale jak się okaże, że będzie chciała pomalować pani dyrektor ścianę, to co przyjdzie i pan dyrektor powie, przepraszam, nie wyrażamy zgody, bo to jest na tej zasadzie, nie wyrażamy zgody. Różnie może być. Proszę państwa, w tej samej sprawie, no Janusz już mnie, można powiedzieć, wyręczył, natomiast pragnę tylko powiedzieć to, że apteka jest bardzo tam potrzebna naszej przychodni, czy przy naszej przychodni. Popierają to wszyscy, bo i pan burmistrz, i rada miasta, rada społeczna również, więc dobrze było, żebyśmy mieli wsparcie jednak i od zarządu powiatu. Ja już przeczytałem tutaj panią Kaszu, że zarząd zdecydował. Ja rozumiem, że jest opinia pani dyrektor, ale pani dyrektor, to jest tylko opinia, to nie jest nic wiążącego i państwo jako zarząd podejmują decyzję i decydują. Ja wiem, że ma pan jeden głos, tak samo jak ja na przykład w Radzie, ale prosimy o wsparcie i chcemy, żeby ta apteka była. Dziękuję. Pani dyrektor Badzi mówi, zrujnujcie, ja wyrażę zgodę na zrujnowanie 4 metrów ściany frontowej od ulicy Idzikowskiego, dlatego, że mi się tak widzi. A tutaj jest wycięcie metr kwadratowy. Metr kwadratowy, tak. I dlatego, żeby były wcześniej sygnały, powiem w ten sposób, żeby były wcześniej sygnały jakieś negatywne. Tutaj od pani dyrektor nie wyrażam, nie chcę. To w tym momencie podejrzewam, że pan dyrektor, pan Marek Wyszko, wcześniej już by z państwem rozmawiał. Myśmy byli przekonani, że to rozwiązanie jest faktycznie akceptowalne, finansowo bardzo dobre, małe koszty ponosimy, nie ingerujemy, nie niszczymy nic. Proszę państwa, i nikam. Więc w tym momencie nie sądziliśmy, że trzeba uruchamiać w ten sposób. Nie interesuje mnie burzenie ściany od ulicy Idzikowskiego, gdzie ja mogę tylko metr wyciąć i położyć 4 czy 5 metrów chodnika bieżącego wzdłuż ściany. To jest, o tym rozmawiamy. Tylko krótkie pytanie dotyczące właśnie apteki. Czy zarząd powiatu przychylił się do opinii pani Bajzik jednogłośnie, czy tutaj była już dyskusja? Oj, pani. Proszę państwa, większość zarządu, nie było głosowania, większość zarządu przychyliła się do tej opinii i starosta wydał takie pismo. No, ale większość to większość PiS nie ma, tak? Kto ma większość zarządu? Proszę państwa, no ja nie jestem za tym, żeby tej apteki nie było, no i tyle mogę powiedzieć. Zarząd podjął decyzję. Jak ten zarząd podjął decyzję? Nie podejmując decyzji, podjął decyzję?
Przecież decyzję podejmuje się w głosowaniu. To ja tutaj dokończę pytanie pani. A jak pan głosował? Ja nie głosowałem, ja w takim razie wyjaśnię tę sprawę ze starostą i mogę wtedy rozmawiać na ten temat. No to nie było głosowania. Zaczął decyzję. Nie było na ten temat głosowania. I to życzę, żeby te rozmowy były jak najbardziej owocne. Mówię, i spotkały się, zakończyły się finałem pozytywnym dla nas. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.